niż, że z Pawłem Wołkowem, a więc mamy właściwie dwóch od Wołkowa, można powiedzieć. No tak, tak. Myślę, że praca z Radkiem Kawęckim bardzo się przyczyniła do poprawy wyników Xawerego Masiuka. I patrzymy. 8 długości pływalni, 200 metrów w stylu grzbietowym, rekord świata Larkina, minuta 45-63, rekord Europy wiatrzania, minuta 46-11, u dołu ekranu Xawery Masiuk, trzeci od góry Radosław Kawęcki, takie rozbiegowe, rozpędzające się długości, przepięknie tam płynie Lorenzo Mora, ale myślę, że Radek coś tam trzyma w zanadrzu, Mora na razie na pierwszym miejscu, Masiuk u dołu ekranu jest drugi, Lamberti trzeci, a więc dwaj Włosi, Polak. Ale nie martwmy się, bądźmy spokojni, bo myślę, że coś zostawił specjalnego. 75 metrów, za chwilę będą na półmetku, a lubi płynąć spokojnie pierwszą część dystansu Radosław Kawęcki, potem przyspieszyć, potem te atuty, potem te nawroty głębokie z pracą. Na razie jeszcze wciąż na czele Włoch. Lamberti, Mora, Lel, Estończyk, trzeci, Cezary, przepraszam, Xawery Masiuk spadł poza pierwszą trójkę i teraz może być istotna sprawa, będziemy mieli 125 metr, wydaje mi się, że już powoli powinien przyspieszać Radosław Kawęcki, jeżeli chce się tutaj liczyć i rzeczywiście długo popłynął pod wodą, kapitalnie zrobił ten nawrót, prowadzi Radek Kawęcki tam na torze trzecim i to już jest przewaga 75 setnych sekundy nad Lamberti, mimo sekundy nad Morą. Można powiedzieć, że zrobił to w dwóch, trzech metrach. No i patrzmy, tak. Bo za chwilę ostatni nawrót. Radosław Kawęcki i 25 metrów do mety. Włosi tam próbują gonić, ale wiemy, że Radek, jak złapie ten swój niezwykły rytm, to już jest nie do złapania. Widzą Państwo, Polak finiszuje i mamy złoto. Minuta 48-46. Xawery tutaj u dołu ekranu. Chyba szósty, wydaje mi się. Fantastyczny wyścig Radka Kawęckiego. Szósty złoty medal.